117 milionów złotych w bonach turystycznych. Tyle jeszcze mają do wykorzystania Wielkopolanie. Rządowa pomoc aktywna będzie tylko do końca września. Polskie rodziny 2 lata temu otrzymały po 500 zł na każde dziecko w formie bonu turystycznego. W Wielkopolsce do tej pory aktywowano ponad 80% tych bonów. W zeszłym roku wykorzystaliśmy na wyjazd wakacyjny z dzieckiem pod namioty i tam w ośrodku wykorzystaliśmy ten bon. W zeszłym roku to ceny były niższe, ale tak trzeba było co najmniej drugie tyle, jak nie 2 razy więcej dopłacić. Na krótkie wakacje, 3-4 dniowe można powiedzieć, tylko to były. Organizatorzy wycieczek przyznają, że właśnie w ubiegłym roku zainteresowanie wydaniem tych przeznaczonych na wypoczynek pieniędzy było ogromne. Robiliśmy dodatkowy turnus specjalnie właśnie pod realizację tych zamówień. W tym roku zainteresowanie koloniami czy półkoloniami dla dzieci i młodzieży było znacznie mniejsze, bo i wszystko mocno podrożało. Jest to na pewno duże udogodnienie i impuls dla ludzi do wyjazdu, tak? No bo nie chcą stracić tych pieniążków, więc gdzieś wyjeżdżają na mniejszą, większą, bardziej czy mniej ekskluzywną formę wyjazdu, czy też mogą właśnie dopłacić tym bonem do kolonii dzieci i młodzieży. I w tym roku widzimy, że właśnie trudniej było osobom z naszego regionu wyjechać bez tego bonu. Nie wiadomo więc ostatecznie, ile z uprawnionych osób nie zechce skorzystać z tej 500-złotowej dopłaty do wypoczynku dziecka. W Wielkopolsce spośród 434 tysięcy przyznanych bonów aktywowano ponad 81%, czyli 353 tysiące. Wciąż nieaktywnych pozostaje ponad 81 tysięcy bonów. Bon możemy aktywować na platformie usług elektronicznych ZUS. Organizatorzy wycieczek, hotelarze, właściciele gospodarstw agroturystycznych liczyli na to, że ta pomoc zostanie przedłużona. Pieniądze z bonów napędzały w ubiegłym roku wyhamowaną przez COVID turystykę na terenie kraju.